najważniejsza w kulturze, w życiu i w sztuce jest wolność. Ale tu nie chodzi o taką wolność totalną, tylko to jest wolność, która niesie za sobą odpowiedzialność, a jak odpowiedzialność to i miłość. Czyli że no, musimy dać tą wolność i sobie, ale też i innym. Ja nie wiem, czy to jest ważne, że to jest film, bo to jest tylko medium i to jest po prostu opowiadanie historii. Więc to nie musi być film, to może być reportaż, od którego zaczynałam, to może być bajka dla dzieci, które próbuję teraz pisać, to może być spotkanie z ludźmi. Szczególnie film dokumentalny jest przede wszystkim spotkaniem i poznawaniem świata i ludzi. Ja nie wiem, czy w tej mojej twórczości jest jakiś życiowy przekaz. To jest na pewno uważność, czyli taka chęć przyglądania się światu, ale też humor, czyli rodzaj dystansu do tego wszystkiego, no i nostalgia, która ma tutaj wydźwięk taki pozytywny, czyli coś, co sprawia, że przywołuje w nas jakiś pozytywny dreszcz. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, reżyser, scenarzystka, dziennikarka.